właśnie na parkiecie. Są to reprezentanci następujących klubów tanecznych: Aksel Rzeszów, Elina Mielec, Ewa Szybka, Gala Mielec, Kasia Krzeszów, Racja Krosa, Just Dance Stalowa Wola, Just Dance Wieliczka, Klasa Tarnów, Puścia Tańca w Krakowie, Latino Szarno, M. Kim Kraków, Samba Tarnowczek, Estrady, Rygi z Bochnia, Star Dance Kraków i Szkoła Tańca Emika w Tarnowie. Witam Was bardzo gorąco.
przygotowują się na...
i Ewa Radom z Klubu Tanecznego Kuźnia Tańca w Krakowie w dniu dzisiejszym spełnia wszystkie wymagane warunki Polskiego Towarzystwa Tanecznego, aby awansować do klasy tanecznej G. Gratulacje! Otrzymuje Natasza Stachowicz, Aksel Rzeszów. Gratulacje!
Czerwów lub tanecznych Klasa Tarnów. Miejsce trzecie, Maksymilian Bon i Aleksandra Koptyra, Jazz Dance Stalowa Wola. Przed nami zdobywcy miejsca drugiego w tej kategorii Hubert Drewny i Hanna Kołodziej, klub taneczny Klasa Tarnowie. Miejsce drugie. Miejsce drugie otrzymuje Oliwier Wcisło i Beata Serafin, klub taneczny Gala w Mielcu. Miejsce pierwsze wytańczyła para Adam Bik i Milena Wilk, klub taneczny Gracja w Krośnie. Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymuje Miłosz Lichosik i Zuzanna Klemetowicz, klub taneczny M-Team w Krakowie. I tutaj dla Państwa i dla pary miły komunikat sędziego głównego, a mianowicie para z pierwszego miejsca, czyli Miłosz Lichosik i Zuzanna Klementowicz z klubu tanecznego M-Team w Krakowie na dzisiejszym turnieju spełniła wszystkie wymagane warunki Polskiego Towarzystwa Tanecznego, aby awansować do klasy tanecznej F. Gratulacje! Klasa Tarnów. Miejsce trzecie, Maksymilian Bon i Aleksandra Koptyra, Jazz Dance Stalowa Wola. Przed nami zdobywcy miejsca drugiego w tej kategorii Hubert Drewny i Hanna Kołodziej, klub taneczny Klasa Tarnowie. Miejsce drugie. Miejsce drugie otrzymuje Oliwier Wcisło i Beata Serafin, klub taneczny Gala w Mielcu. Miejsce pierwsze wytańczyła para Adam Bik i Milena Wilk, klub taneczny Gracja w Krośnie. Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymuje Miłosz Lichosik i Zuzanna Klementowicz, klub taneczny M-Team w Krakowie. I tutaj dla Państwa i dla pary miły komunikat sędziego głównego, a mianowicie para z pierwszego miejsca, czyli Miłosz Lichosik i Zuzanna Klementowicz z klubu tanecznego M-Team w Krakowie na dzisiejszym turnieju spełniła wszystkie wymagane warunki Polskiego Towarzystwa Tanecznego, aby awansować do klasy tanecznej F. Gratulacje!
trzecie Maksymilian Warzecha i Milena Molu, Szkoła Tańca Emika w Tarnowie. Miejsce drugie wytańczył Dominik Lampart i Aleksandra Furgał, grup taneczny Gasiek Rzeszów. Drugie miejsce otrzymuje Hubert Zwadowski i Gabriela Jabłońska, Samba Tarnobrzeg. A miejsce pierwsze w tej kategorii wytańczył Kacper Wełbrzyn i Barbara Krępa z klubu tanecznego Elida w Mielcu. Gratulacje! Marlena Słomska, Szkoła Tańca Emika w Tarnowie. Na miejscu czwartym Amelia Rogowska, Kuźnia Tańca Kraków. Trzecie miejsce wytańczyła Kalina Kotwis, a cel Rzeszów. Zdobywa Anna Fadejewa z Kuźni Tańca w Krakowie. Miejsce pierwsze w kategorii solo wytańczyła Izabela Kot ze Szkoły Tańca Emika w Tarnowie. Gratulacje! Tańca w Krakowie. Gratulacje! Miejsce piąte otrzymuje Nikodem Krawczyk i Nina Kowalska, Kuźnia Tańca Kraków. Na miejscu czwartym uplasowali się Karol Herbuś i Joanna Mieluch z klubu tanecznego Plaza Tarnów. Trzecie miejsce zdobywają Hubert Pochopień i Laura Pochopień, Latino Żabno. Drugie miejsce zdobywają Wiktor Cepil i Zuzanna Gdyziak, Evolution Kraków. Zdobywcy miejsca pierwszego, tym samym zwycięzcy w tej kategorii to para Dawid Wiśniewski i Wolinia Łopak, reprezentanci klasy Tarnów. Gratulacje! Tanecznego klasa Tarnów. Obie pary na dzisiejszym turnieju spełniły wszystkie wymagane warunki Polskiego Towarzystwa Tanecznego, aby otrzymać awans do klasy tanecznej E.